Lodowisko wystartowało w Cieszynie. W związku z rozpoczęciem nowego sezonu miniony weekend obfitował w wiele atrakcji i niespodzianek, nie tylko dla najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne rozgrywki łyżwiarskie i hokejowe, ale także pokazy łyżwiarstwa figurowego. Nie zabrakło gości specjalnych, m.in. Marii Juroszek. W programie znalazł się także mecz hokeja, disco na lodzie i rozstrzygnięcie konkursu Aktywni w Cieszynie, a przede wszystkim można było po prostu skorzystać z darmowej ślizgawki. Jak zapewnia Paulina Ligocka-Andrzejewska, utalentowana polska snowboardzistka, łyżwy to idealna propozycja na rozruszanie się i przygotowanie do innych sportów zimowych i nie tylko. Trenerzy łyżwiarstwa czy też hokeja zauważają, że właśnie te sporty na lodzie poprawiają jakby koordynację ruchową, która przyda nam się w różnych innych dyscyplinach. Także na pewno jest to taka fajna zaprawa na nadchodzącą zimę. Co ważne, to sport dla każdego, nie ma ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o naukę jazdy na łyżwach. W Cieszynie działa sekcja łyżwiarstwa figurowego, od niedawna zainteresowaniem cieszy się również hokej. Sekcja łyżwiarstwa figurowego Klubu Sportowego Cieszyn prowadzi tutaj zajęcia i myślę, że uczestnicy dzisiejszego otwarcia sezonu mogli zobaczyć Anię Herni, która jest wychowawczynią, już w tej chwili nie jest członkinią klubu KS Cieszyn, ale i wychowawczynią. Jest to brązowa medalistka Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie figurowym. Natomiast hokeiści z KS Lucze w zasadzie w zeszłym roku zaczęli i myślę, że maluchy, które też tutaj myślę mogłyby dzisiaj zaobserwowane, dopiero czynią pierwsze kroki, ale robią to bardzo ambitnie, bardzo aktywnie i mam nadzieję, że również będziemy niedługo mówili o ich sukcesach. Z cieszyńskiego lodowiska śmiało można już korzystać. Lud jest gotowy, my jesteśmy gotowi, zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby się ruszać, żeby wyjść z domu i zażywać aktywności fizycznej. Jak zdradza Paulina Ligocka-Andrzejewska, oprócz ślizgawek nie zabraknie w tym sezonie również innych propozycji. W tym roku przypada 10-lecie otwarcia hali widowiskowo-sportowej, także będzie to na pewno wielkie wydarzenie, które już w grudniu będzie się odbywało, natomiast szczegółów jeszcze nie mogę zdradzić, ale myślę, że będzie to fajna i interesująca impreza. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telerz.